10 tysięcy metrów kwadratowych będzie miał ostatecznie Multishop, nowy obiekt handlowy, który powstanie w Suwałkach. Powstanie taki obiekt w Suwałkach, obiekt handlowy. Będzie on wybudowany wzdłuż ulicy Armii Krajowej w sąsiedztwie istniejącego tam już marketu budowlanego. Miasto Suwałki właśnie wydało pozwolenie na budowę tego obiektu, który docelowo będzie miał aż 10 tysięcy metrów kwadratowych. Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach. Wydane pozwolenie na budowę obejmuje pierwszą część kompleksu. Na chwilę obecną jest wydane pozwolenie na pierwszy etap mniej więcej na połowę tej powierzchni. Inwestor w takim razie może już zabierać się za pierwsze prace budowlane. Późną jesienią na terenie działki prowadzono prace ziemne. Podwyższano teren przyległy do pobliskiego marketu budowlanego. Ostatecznie plac budowy może okazać się znacznie większy niż sugerował nasyp. Rozmawiamy tutaj z inwestorem na temat przebudowy fragmentu ulicy Armii Krajowej. Droga docelowo miałaby wyglądać tak, jak odcinek od ulicy Pułaskiego do wjazdu na teren marketu budowlnego, czyli miała być to droga dwupasmowa. Założenia są takie, że inwestor w związku z tym, że buduje w sąsiedztwie tej drogi tak duży obieg, musiałby to sfinansować we własnym zakresie. Niespełna 70 tysięczne suwałki stały się w ostatnich latach miejscem, do którego na zakupy zjeżdżają dziesiątki tysięcy obywateli litewskich. Skłaniają ich do tego ceny. Dzienne utargi posadowionych w mieście marketów idą w miliony złotych. Pozwala to sądzić, że inwestor nie będzie zwlekał z rozpoczęciem prac budowlanych.